Teraz chciałbym jeszcze, kontynuując to wszystko, o czym opowiadaliście Państwo, zaprosić na scenę Krzysztofa Rogowskiego i panią Monikę Syc, bo panią Anię Olarczuk już mamy. Ja Państwa uwagę skupić na minutę, na dosłownie. Prosimy o teraz slajd. Tutaj, Marku, może pomożesz nacisnąć, to będziemy mieli slajd, związany z faktem, że ten szeroki ruch ekspercki jest równocześnie widziany przez środowisko psychiatryczne i komisja taka siedmioosobowa, w której jest pan profesor Barbara, pan profesor Wciurka między innymi, pan profesor Gierowski, profesjonalistów wybiera tutaj co jakiś określony okres czasu kolegów, którzy uczestniczą w tym ruchu jako liderzy, jako osoby, które mają szczególne znaczenie dla swoich środowisk. Certyfikatów ekspertów COGITO zostało rozdanych w Polsce do tej pory 12. Dzisiaj mamy 3 następne. Ekspert COGITO, proszę Państwa, to nie byle co. To trzeba kilka lat pracować w organizacji, trzeba publikować, trzeba występować w mediach, trzeba pisać artykuły, trzeba działać na szerokim bardzo froncie i reprezentować całe środowisko. To nasi liderzy. Panie ministrze, chciałem pana serdecznie prosić, żeby pan wręczył te 3 certyfikaty. Pani Monika Syc, będziecie państwo po południu słyszeć jej wykład. Reprezentowała nas nie tak dawno w Oksfordzie na seminarium psychiatryczno-filozoficznym. Cały nasz ruch i całe środowisko. Pani Anna Olearczuk, państwo słyszeli przed chwilą jej wykład. Rozumiecie, dlaczego dostaje ten certyfikat? To ona nas reprezentuje. A bez pana Krzysztofa Rogowskiego nie byłoby ani pierwszego Kongresu Zdrowia Psychicznego, ani drugiego Kongresu Zdrowia Psychicznego. I bardzo panu, panie Krzysztofie, za pana pracę dziękujemy. Proszę państwa, gdyby tych osób nie było wśród nas, tego kongresu by nie było, tych przekształceń by nie było, tego ruchu by nie było. Także eksperci przez doświadczenie, ruch masowy, a liderzy to ci, którzy ich tą refleksją wzmacniają. Tak trochę jak superwizorzy w psychoterapii, prawda? Bardzo wam serdecznie dziękuję i bardzo gratuluję.